A to, co za moment zobaczysz, wydarzyło się naprawdę. A co się wydarzyło? A skąd ja mam wiedzieć? Przecież dopiero ruszam. Ale znając siebie, zapewne nie będzie to nic ciekawego. W każdym razie jest sobota rano i zaraz atakuje pociąg. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hówdu w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. A tak na pociąg się udał, jestem już w Jędrzejowie. Po 3 godzinach jestem w województwie świętokrzyskim. A co się dzisiaj w Jędrzejowie dzieje? No pewnie od zajebania się dzieje. Ale ja nie mam pojęcia co. Ja tu mam tylko przesiadkę. Ale za 2 godziny mam dopiero busa, więc sobie ten Jędrzejów troszkę pozwiedzam. Woźnie, śruby. Pewnie się wszystkim wydawało, że ja na piwo pójdę. Kołki, kotwy. Nic z tych rzeczy. Nawet o tym nie pomyślałem. Zwłaszcza, że było zamknięte. To miejsce, o którym nie pomyślałem, było zamknięte. Więc na stadion se polajzłem. Stadion sportowy zespołu KS Narzut, jak widać. I to akurat jakieś meczyko jest. Ale mecz trampkarzy, a ja trampkarzy nie oglądam, bo to za wysoki poziom jest. Ale na stadionem se polatam, a co mi tam? A widok z sektora gości jaki tu przyzwoity. Nawet trochę tych piłkarzy widać, jak się tak przypatrzeć. Przy okazji sprawdziłem, jak w tym dronie działają czujniki. Bo po tym, jak rozwaliłem już 3 drony, to kupiłem sobie takiego, który nie ma prawa nic przywalić, bo ma czujniki. No i zakończyło się tak, że przy lądowaniu przypierdzielił ten dron w ten płot. Wygląda, jakby mu się nic nie upierdzieliło, no. Byłoby głupio. No panie dronie, no takie numery. To ja już nie mam pojęcia, o co chodzi z tymi dronami. No miał mieć czujniki i piszczeć. Też może i coś tam piszczał. W sumie. A mi się tam jakoś źle tą wajchą przełożyło. I zamiast w dół, to go w bok. No sorry, musiałem. Po takich przygodach z tym dronem musiałem. Słychać dzwony, już 12, a o 12 to już można. Ale uczciwie przyznam, że kiedyś to mi się zdarzyło nawet raz przed 12 wypić piwsko. No dobra, koniec zwiedzania Jędrzejowa, lecimy dalej. No i dojechałem. Buzko-Zdrój. A co dzisiaj odbywa się w Buzku-Zdroju? No nie mam pojęcia. No nie wiem, co tu się może dziać. No to uzdrowisko jest chyba. A co się robi w uzdrowiskach? No pewnie co jest związanego z chlaniem i ruchaniem. Z tym mi się uzdrowiska kojarzą. Oho, świeże ryby z pieca. No nawet nie wiedziałem, że w Busku ryby pływają w piecach. No, udało się nawet znaleźć hotel, ja już przebrany i gotowy, by ruszyć na imprezę dzisiejszego dnia. I nie muszę tego robić na rowerze, kurwa. Udało się załatwić transport. Transport do Ruczynowa. A w Ruczynowie dziś bardzo prestiżowe zawody w skokach narciarskich. Zawody za godzinę. Dotarłem. Tak, jest połowa czerwca i zawody w skokach narciarskich. Ale na jakiej skoczni? Najlepsza na świecie chyba, w ogródku. Rekord skoczni 7,75 metrów. Nie, że centymetrów, no. Aż taka mała nie jest. Nie ma certyfikacji Międzynarodowej Federacji, no bo... No jak nie ma, no. Umówmy się, typ zbudował sobie skocznię w ogródku, więc nie wymagajmy za wiele. Ale tory, igielit, wszystko jest, wiesz, pro, tak jak powinno być. Mistrzostwa Polski amatorów w skokach narciarskich. Pytanie do sędziego. Czy skocznia jest gotowa? O, jakiś koncert się trafił. To idę szukać wody. Zestaw profeska. To nie wiem, w jakiej kolejności to jeść. Może zacznę od ogórka. Najpierw ogórek, potem ciasto, a później smalec. Rozpoczynamy pierwszą serię konkursową. No to zaczynamy. 70 skoczków tutaj będzie. I każdy po 3 skoki ma oddać. 3 serie. No i nie bardzo wiadomo, czy ustał, czy nie ustał. No trochę za wysoki ten mur tu zrobili. A tak dobrze do tego nagrania się ustawiłem. Wiktor Pękala. Jest daleko. A jaki jest najkrótszy skok? 75 centów. Czyli jak ja bym tam szedł na górę i się nie zesrał i zdecydował skoczyć, to skoczyłbym co najmniej 75 centymetrów. Myślę, że dałbyś radę, tak, ale też właśnie na takie przypadki zesrania się specjalnie bandy są brązowe, bo to wiesz, leci na bok i nie wiadomo, co by się pochlapało. Wyposażona w parasole. O kurwa! Ale trzeba, jest dobry, nie?
i zadowolony. A ja na te zawody w ogóle nie miałem ruszać sam, tylko miał być tutaj ze mną reprezentant Belgii. No ale w ostatniej chwili okazało się, że Huderlak z Belgii przylecieć nie może. Ale generalnie bardzo chciał tu być. Yes, I definitely wanted to be there today in Ruzinów, but finally I realized that I fuck ski jumping. A tak serio, to chyba 2 tygodnie temu drużyna, której on kibicuje, czyli Royal Antwerp, zdobył mistrza Belgii po raz pierwszy chyba od 57 roku. No i Han, że tak powiem, celebruje. 2 tygodnie celebruje i na razie mało. Znalazłem prawdziwego debiutanta. W ogóle kiedyś miałeś narty na nogach? Poprzednim razem ja skoczyłem w celi próbnej. A serio? Pierwszy raz w życiu? No, ja nie umiem na nartach jeździć, stary. Przepraszam. Ale skakać umiesz. Który numer startowy? To też jest dyskusyjne, bo się wyjebałem. Najstarsza osoba. Ile ma lat? W tym roku możemy się około 60. Ale się ktoś wypierdzieli. A to chyba normalne, nie? Ale w pierwszej edycji mieliśmy 92-latka, który skakał za cewników. Jak to 92-latka? 92 lata, gość zaczął karierę. Jeszcze przed II wojną światową ostatni wynik miał z 55 w systemach archiwalnych. No i co? Wielki powrót. 1,5 metra było. Zawodach i już kontynuujemy. Głowa ci ledwo weszła. Nie moja wina, że mam wielki. No moja też nie. Papieroska przed skokiem. Chcesz, żebym był jak skazanie przed śmiercią, tak? Że... Tak, właśnie dlatego ci chciałem dać papierosa. Dziękuję bardzo. Rozpadało nam się niezwykle. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy niedobrze, jeśli chodzi o skakanie. Może dobrze. No i teraz państwo zobaczą. Zawodnik z numerem 70. Szymon Szczepanik. No i sru! A kurwa, no... Jak myślisz, ile skoczyłeś? Myślę, że około 3. Aż tyle leciałeś? 2,5 metra z upadku. Może było krótko, ale jestem przyzwyczajony, każda mi tak mówi. Przed chwilą tak deszcz napieprzał, a tu nagle słońce wyszło. Cuda w tym Ruczynowie się dzieją. No skoro słońce wyszło, to można. Wielkie brawa! Ile kobiet startuje w ogóle? Kobiet ile startuje? Michał, ile mamy kobiet w końcu? Nie dajesz 10, tak? 10, coś koło 10 może być, natomiast ilekolwiek ich jest, to jest na pewno najwięcej w historii naszych zawodów. Powiedzieli mi, że pierwszy raz startujesz. A tam jak stanęłaś na górze, to zapowiedzieli, że jesteś faworytką i doświadczoną zawodniczką. A nieprawda, to mąż mówił, dlatego tak to wypadło. A, takie podśmiechujki były, tak? No nie mógł powiedzieć źle o swojej żonie. Uwaga, uwaga, zawodnik z numerem 70 jest już na górze. Teraz na pewno ustanie. Nie ma wała, żeby się wypieprzył. No. Było już lepiej. 2,5 metra z upadkiem. Kurde, stabilnie. Teraz przerwa pomiędzy seriami, spróbuję wejść na górę. Bo ja pierdzielę. Dzień dobry. Dzień dobry, niby taka mała ta skocznia, ja już się zdziałem w połowie drogi. Wiem to samo, idę się nie chcę skoczyć. Ja pierdzielę, gdzie to mała skocznia jest? Ja już mam lęk wysokości teraz. Ja pierdzielę, jak można stąd skakać? A teraz skacze koleś, który rok temu na tych zawodach pod skocznią brał ślub. Tak, dokładnie tutaj na tym progu. W zeszłym roku brałem tu ślub z moją kochaną żoną, tam widać. A żona nie skacze? Żona nie skacze. Żona była fanką w trakcie pierwszej edycji, na której skakałem. I tutaj się wyrwałeś ją na swoje skoki. Wyrwałem ją dokładnie na swoje skoki i rok później wzięliśmy w tym samym miejscu ślub. Rok temu ktoś się, jakaś para się hajpała. A to, tak, ale to nie my. To nie wy. Organizatorzy mnie poprosili, żebym znalazł w roku kogoś, to chciałby się rozwieść pod tą skocznią. To może jeszcze nie w tym roku, na razie jest dobrze. Nie piszecie się, tak? Nie piszemy się. A Ruczynów to w ogóle zagłębie truskawkowe, więc żal by było nie spróbować truskawek. Ostatnia seria. No jeźdź, no nie bój się. No, dawaj, dawaj. Ostatni raz. Jest limit wagowy. No i teraz, uwaga, uwaga. Na górze jest już tylko on. Oczekiwania wielkie. Został ostatni. A po nim ściana naszych pragnień. Szymon! Ruszył już Szymon Szczepanek. Oj! Ale tak... Co? No. Co za stabilność! Ale najważniejsze to jest sport i dobra zabawa, tak? Czekaj, mówię ci to ja. Bardzo profesjonalnie wyglądasz w oczekiwaniu na wynik. Czekam jak Kamil Stok na olimpijskie złoto, stary. 4,75 z upadkiem. Ja pierdzielę! To jest
Sam siebie zaskoczyłem. No i to by było na tyle. Zawody zakończone. No niezłe to było, ja pierdzielę, no niezłe to było. Powiem tak, jak ja oglądam piłkę na sztucznych boiskach, to nie lubię. Ale skoki narciarskie na igielicie są w porzo. Zwłaszcza na takiej skoczni, która znajduje się w ogródku, bo jak głoszą legendy, kiedyś w tym ogródku ojciec wybudował skocznię dla syna. Ta skocznia została zrobiona przez twojego tatę dla ciebie, tak? Tak. Żebyś mógł sobie poskakać. Dokładnie. W ogródku. Dokładnie. I mogły tu rosnąć na przykład jakieś ogórki. No mogły. Albo pomidory. Mogły. I zamiast tego jest skocznia. Mogły. Po latach nie żałujesz? Nie, nie żałuję. Mam z tyłu ogródek, tu jest jej miejsce. I to by było na tyle. Pokaż na koniec, dlaczego taki wielki sukces osiągnąłeś. No słuchaj, no przecież koszulka musiała zobowiązywać, no nie mogło mi lepiej pójść. To. Ciekaw jestem, czy ktokolwiek dotarł do tego momentu, ale jak komuś się udało, to dziękuję bardzo. To była 8 Liga Skoków Narciarskich. Koszulka meczowa o wartości 128 zł za darmo dla nowych graczy w LVBet. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofiska, a każda nowa rejestracja to wsparcie nie do rozwoju kanału. Dzięki! Szczegóły promocji pod filmikiem. Robotniczy kochany sportowy Hów. Uwaga, uwaga! Nowy kod zniżkowy na koszulki zaprzyjaźnionej drużyny RKS Hówdu w sklepie kapitanbomba.pl. Nowy kod to nowy kod i zapewnia 10% zniżki na cały asortyment. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa, taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać, kto nie gra, ten nie wygrywa.